Ja chcę wam powiedzieć o żywym Bogu. Chcę wam powiedzieć o Jezusie, który realnie zmienił moje życie. Stoję tutaj i chcę wam z wami się podzielić świadectwem, jak doświadczyłem Boga. Wiecie co? Dawniej funkcjonowałem jak każdy inny, młody, przeciętny Polak. Chodziłem swoimi ścieżkami, wybierałem kierunek, cel. Wiecie co? Ale gdzieś od małego w moim sercu pojawiała się pustka. Ale mimo to ja tak dorastałem. Kontrolowałem wszystko, pracowałem. Uważałem się za dobrego człowieka. Ale wiecie co? Nic nie usunęło tej pustki, która była w głębi serca. I gdy dorastałem, znalazłem sobie towarzystwo. Szukałem sobie ojca w starszym towarzystwie, bo wychowałem się bez ojca. I momentalnie otwarłem się na narkotyki. Momentalnie otwarłem się na imprezy. Uzależniłem się od tego. Od razu. Chodziłem na imprezy techno w Polsce. Jeździłem. Brałem narkotyki. Byłem dealerem narkotyków. Byłem 8 lat uzależniony. Amfetamina. Najgorsze rzeczy. W takim syfie byłem. A dziś stoję i chcę wam powiedzieć, że w 2015 roku Jezus Chrystus realnie wjechał do mojego pokoju i realnie wyciągnął do mnie dłoń i powiedział: Damian, ja ciebie kocham. Damian, ja ciebie już nie zostawię takiego. I od tamtego czasu moje życie diametralnie się zmieniło. Od tamtego czasu poznałem Jezusa, który żyje. Bo otwarłem się dla Niego, otwarłem swoje serce dla Niego i On wypełni mnie swoim świętym duchem. Narodziłem się na nowo i ja dziś tutaj stoję i nie stoję ja. Żyje we mnie Chrystus i ja dziś jestem głosem Boga, bo Jego święty duch mnie wypełnił. I wiecie co? Grzech dziś nade mną nie panuje. I wiecie co? To, co dziś was dzieli od Boga, to wasze ego i grzech. A moje stare życie było jednym wielkim grzechem. I chcę ci dziś powiedzieć, że nie pójdziesz do nieba, jeżeli nie oddasz życia Jezusowi, jeżeli nie narodzisz się na nowo. I chcę ci powiedzieć, że gdy czytałem po raz pierwszy w życiu Biblię, Nowy Testament, byłem katolikiem, uważałem się, że jestem mega. Przeczytałem jeden werset, że tak Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, Jezusa, po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w tym czasie, kiedy to przeczytałem, padłem na kolana i Jezus pokazał mi cały rozdział starego mojego życia, jak ja się paprałem, jak się masturbowałem, robiłem najgorsze rzeczy. A dziś stoję przed wami i jestem czysty, bo Duch Święty mnie oczyścił. Duch Święty wypełnił mnie swoim duchem, wypełnił moje serce miłością, akceptacją. Ja dziś stoję i jestem wolnym człowiekiem. I moim pragnieniem jest, abyście wy doświadczyli Boga. Nie stoję tutaj i nie chcę wam sprzedać jakiejś martwej religii. Mam wywalona na religię. Chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja z Jezusem, twoja osobista. I jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, że jest Zbawicielem i w sercu wierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Jezus Chrystus chce się ci z Tobą pojednać, ale chcę ci powiedzieć, to jest twoja decyzja. Ja w 2015 roku oddałem swoje serce Jezusowi. I ja dziś tutaj stoję i głoszę wam Boga żywego, Jezusa. Kochani, odwróćcie się od grzechu, pojednajcie się z Bogiem, a zobaczycie, co doświadczycie. Diabeł to jest jedną wielką pałą. On próbował moje życie zrujnować, ale wiecie co? Przegrał, on jest przegrany. Jezus Chrystus na krzyżu umarł za wasze grzechy po to, abyście doświadczyli miłości, bo On to zrobił z miłości. Ale to twoja decyzja, to od ciebie zależy, czy ty chcesz mieć relację z Bogiem. Nie da ci tego żaden kościół. Tutaj w tym kraju każdy uważa się za chrześcijanina. Ja też tak uważałem, ale to jest ściema. Ja stoję w prawdzie. Wiecie czemu?
bo poznałem Jezusa, który jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jest życiem. I teraz ze mnie płynie życie. I ja chcę wam dać to życie i składać się przed wami. Życie albo śmierć. Co ty wybierasz? Co ty wybierasz? Ja dziś tutaj stoję i jestem pewny, że ja pójdę do nieba. Jezus Chrystus objawił mi tatusia, Boga Ojca. On chce każdemu to dać. Na każdego chce to wylać. Kochani, jeżeli jesteś uzależniony, zniewolony czymkolwiek, to chcę ci powiedzieć, że jest wyjście. Bo ja tego doświadczyłem i ty również możesz tego doświadczyć. Za darmo, z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Po prostu Bóg jest łaskawy, dobrotliwy. On jest miłością. On czeka na ciebie. Ja byłem kiedyś odwrócony do Niego plecami, ale się odwróciłem do Niego twarzą i klękłem przed Nim i powiedziałem: Jezus, Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś moim Panem mojego życia, bo to Ty udowodniłeś na krzyżu, jak bardzo mnie kochasz, jak bardzo kochasz ten kraj, ten świat. Kochani, zapraszam was, położę na was swoje ręce. Pojednaj się dziś z Bogiem, pojednaj się z Jezusem. Doświadczysz, jak Duch Święty realnie działa dziś. To Jezus czeka na ciebie. Jezus nie wejdzie do twojego życia z butami. To ty się musisz na to zgodzić. Ojcze, ja się modlę o ten kraj. Ojcze, ja się modlę o Warszawę. Ja się modlę o tych ludzi, którzy tutaj przychodzą. Ja pragnę, aby oni doświadczyli ciebie, aby oni doświadczyli twojej miłości. I ja ustanawiam, że w tym miejscu Duchu Święty dotykasz każdą osobę. Dotykasz każdą osobę. I ja związuję duchy religijne, które są w tym kraju. Ja to rozwiązuję w imieniu Jezusa. Niech się otworzą teraz umysły, oczy tych ludzi. I nakładam krew Jezusa. Krew Jezusa. Niech ci ludzie nie będą mogli spać, jeść. Niech oni dniami, nocami wołają do ciebie, Jezus. W imieniu Jezusa. Amen.